W dzisiejszym odcinku podcastu Wojenne Historie. RAJD ku mozie, w Piper, to jest jeden z bardzo znanych symboli bitwy ardeńskiej. Kolumna zmechanizowana niemieckich czołgów, tygrysów pod dowództwem fanatycznego SS-mana naciera na zachód. A prawda jest taka, że ta Kamp w ona Piper była słaba, ta ofensywa nie miała prawa się udać, i niepowodzenie tej grupy jest tego symbolem, że oni nie mieli szans i nie zrealizowali tego, co chcieli. Rajd ku mozie tak naprawdę miał jeden dzień jego chwały, to był ten 17 grudnia. I też symboliczne jest to, to osaczył Pipera, że tam się pojawiła grupa bojowa Dywizji Pancernej amerykańskiej, Dywizja Piechoty i dwa pułki spadochroniarzy amerykańskich, które ściągano aż spod Rim we Francji. I one zdążyły przejechać z Rim we Francji do Ardenów szybciej niż Piper zdążył dojechać nawet do mozy. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Wojenne Historie. Witają was Kamil Kawalec i Norbert Bączyk. II wojna światowa była największym oraz najkrwawszym konfliktem w dziejach. Na bazie wielu lat własnych badań naukowych, wertowania tysięcy stron z archiwizowanych meldunków wojskowych, wreszcie publikowania książek i artykułów, staramy się przybliżać szereg zagadnień związanych z tą okrutną wojną, a także obalać wiele mitów. Jeżeli podoba się Wam nasz podcast, możecie wesprzeć nas płatą w serwisie Patronite pod adresem Patronite Łamane na podcast wojennych historii, albo kupić nam symboliczną kawę w serwisie Buy Coffee. Łamane na podcast Wojny Historia. Norbert, pretekstem do dzisiejszego odcinka jest Twoja książka, Ardeny 1944, którą ładny czas temu, 18 lat temu, wydałeś w wydawnictwie Bellona, a która teraz została wznowiona, i to nie tylko jako wydanie papierowe, ale także jako e-book. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o tych Ardenach. I oczywiście, jeżeli mówimy o Ardenach, pierwsze co mi się nasuwa na myśl, to jest raid grupy Piper. Jeden z najbardziej ciekawych epizodów bitwy ardeńskiej. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj o tym porozmawiali. Dlaczego nie, im nie wyszło? Dlaczego ta grupa nie dotarła do Mozy? Tak jest, Kamilu, zgadza się to już prawie 20 lat od pierwotnego ukazania się w ramach serii historycznej bitwy książki Ardeny 44-45. Najnowsze, no, jest po prostu wznowieniem tamtej publikacji. Książka się broni, mimo pewnych drobnych potknięć co do zasadniczych zawartych w niej treści. Przez te 18 lat się jednak broni. Poświęciliśmy już jeden odcinek naszego podcastu Ardenom, tylko że wtedy rozmawialiśmy o, ogólnie, o całej bitwie, o operacji ardeńskiej. No i można przejść od ogółu. Do szczegółu. Jak wiesz, bitwa w Ardenach ma kilka takich ikonicznych symboli, czy to bojów, czy starć, czy wydarzeń, epizodów, które może nie tyle co definiują, co przeciętnej osobie, która interesuje się II wojną światową i bitwą w Ardenach, to od razu one przychodzą na myśl, więc oczywiście sławna bitwa o saint obrona wzgórz Elsenborn. To są te elementy kluczowe w wymiarze operacyjnym. A jeżeli już szukamy też jakichś takich bardziej sensacyjnych narracji, to rzeczywiście rajd ku mozie grupę Piper, czyli grupy bojowej Piper, dowodzonej przez dowódcę pierwszego pułku pancernego pierwszej dywizji pancernej Leibstandarte SS Adolf Hitler czyli przez SS Obersturmbanfirera Joachima Pipera to jest jeden z rzeczywiście z tych takich bardzo znanych symboli bitwy Ardeńskiej i muszę powiedzieć że on często pojawia się w grach komputerowych planszowych i jest również bardzo wdzięcznym motywem scenariuszowym filmowym jak Ardeny no to kolumna zmechanizowana niemieckich czołgów najlepiej tygrysy pod dowództwem jakiegoś fanatycznego SS-mana, naciera na zachód. To jest początek ofensywy ardeńskiej. Te tygrysy dwa, te tak zwane królewskie tygrysy, gdzieś tam w śniegu jadą przez las wąską drogą albo przez zabłoconą drogę. A z czego wynika właśnie taka pewna legendarność tego rajdu? Dlaczego on tak przyszedł właśnie do tej kultury masowej, jako taki, jak mówisz, ikoniczny element bitwy? Z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że miało to swoje istotne znaczenie operacyjne. Raid grupy bojowej Piper w kierunku Mozy zagrażał jakby amerykańskiej koncepcji odparcia ofensywy, a był jednak elementem kluczowym niemieckiej koncepcji stoczenia tej bitwy, czyli koncepcji, która mówiła, że Niemcy muszą jak najszybciej dotrzeć do Mozy, czyli do rzeki w środkowej Belgii, przejechać przez Ardeny, dotrzeć do Mozy, uchwycić mosty na rzece Moza i zdobyć przyczółki, które będą do dalszych działań zapczepnych w kierunku Brukseli i portu w Antwerpii, bo celem operacji Jesienna Mgła był port w Antwerpii, główny port, przez który przechodziły transporty z zaopatrzeniem dla wojsk alianckich walczących w Holandii, w Belgii. Niemcy chcieli jak najszybciej opanować najpierw Ardeny, potem przeprawy na mozie i pędzić ku tej Antwerpii, odciąć wojska alianckie, które znajdowały się w południowej Holandii czy na granicy belgijsko-niemieckiej w rejonie Aquisgranu. Więc operacyjnie ten rajd Taktyczny rajd grupy Pipera stanowił to zagrożenie. Ale jest też i drugi powód tego. Otóż chodzi o ikonografię. To znaczy, zachowało się bardzo dużo, jak na warunki Bitwy Ardeńskiej, niemieckich kronik filmowych z rajdu IKAM w grupę Piper i szerzej pierwszej Dywizji Pancernej SS. To znaczy, mamy dużo kronik filmowych, i one stały się kronikami o charakterze, jak już to powiedziałem, ikonicznymi w ogóle dla obrazu II wojny światowej, a dla Bitwy Ardeńskiej w szczególności. Te Tygrysy 2. Bye. Uh -huh. Jadące na południe od Malmedy przez las, ze spadochroniarzami na swoich kadłubach. Transportery opancerzone grupy Knittel, które również tam przejeżdżają. Schwimmwageny z niemieckimi oficerami, podoficerami, którzy na mapie sprawdzają, uśmiechają się, są strasznie brudni, są pokryci błotem, a jednocześnie mają tak bojowo i zawadiacko wyglądać. Trzymają w ustach zdobyczne amerykańskie cygara, są brudni i patrzą na mapach, gdzie te Schwimmwageny będą jechały dalej, gdzie ich kolumna z motoryzacją. Zmechanizowana będzie dalej podążać na zachód. Czyli to ma być taki obraz, który niemiecka propaganda kreuje. Patrzcie, nasza armia znowu idzie do przodu, nasza armia przejęła inicjatywę, ruszyliśmy, nacieramy na zachód, atakujemy, nasze wojska są w ofensywie. No i te kroniki filmowe jak najbardziej zachowały się do naszych czasów, i stąd taka popularność w różnego rodzaju grach, obrazach, filmach, właśnie tej historii Camp Group Piper. Ona jest też ważna dla Amerykanów, dlatego że Amerykanie wygrali, powstrzymali, mali rajd tych mitycznych, złych SS-manów To się też wiąże troszeczkę z taką, powiedzmy, dyskusją o zbrodniach wojennych, szerzej, w kontekście właśnie bitwy ardeńskiej, gdyż grupa Pipera była oskarżana potem przez amerykańską prokuraturę o liczne zbrodnie wojenne na żołnierzach amerykańskich, których to zbrodnie miała się dopuścić w czasie tego rajdu. I dla Amerykanów to jest też o tyle istotne, że na końcu jest taki hollywoodzki happy end. Dobrze wygrywają, a źli przegrywają. To znaczy Amerykanie biją tych Niemców i ci Niemcy w tym wypadku nie Zostają zniszczeni, ale muszą się wycofać i rajd kończy się niepowodzeniem. I to jest też ten pierwszy tydzień, pierwsze 10 dni ofensywy niemieckiej w Ardenach, czyli jak to kiedyś ujął jeden z amerykańskich historyków, to jest ten tydzień chwały, który się skończył. Poszaleliście sobie, mówi amerykański historyk, poszaleliście sobie przez tydzień naszym kosztem, naszym sensie armii amerykańskiej, no ale 7 dni i starczy. No w przypadku grupy Pipera było mniej więcej w ten sposób, chociaż nie do końca tak, dlatego że historia grupy Pipera można ją rozpatrywać na wielu różnych płaszczyznach. Często jest tak, że ta grupa, jej działania są pokazywane na przykład w wielu grupach rekonstrukcyjnych, czyli ludzi, którzy współcześnie przebierają się w mundury żołnierzy Waffen SS i odtwarzają sceny z historii. Na przykład scena z Doliny Losheim, gdzie żołnierze SS pozują przy rozbitych amerykańskich jeepach, transporterach opancerzonych, armatach 14 Grupy Kawalerii palą amerykańskie papierosy, pokazują, o zdobyliśmy, chwalą się amerykańskimi koltami. To jest taki jeden z podstawowych symboli dzisiaj. No weźmieszmy mnóstwo książek, to zobaczysz tego SS-mana z tym karabinem maszynowym MG-42 właśnie z Doliny Losheim, gdzie, gdzie został sfotografowany. To jest pozowane. I zresztą już to wtedy, wiele lat temu napisałem w tej książce Ardeny, że tak naprawdę to jest niezamierzony symbol niemieckiej klęski. Bo w 1944 roku, w grudniu 1944 roku, to już ta armia niemiecka nie działała jak należy. I my możemy tak demonizować tą grupę Piper jako taki symbol potęgi SS, że tu Hitler rzuca swoje kohorty, niby tam najlepszych żołnierzy do ataku, na tych Tygrysach dwa na tych transporterach opancerzonych, bo to była grupa w pełni zmechanizowana, czyli większość pojazdów miała atrakcję gąsienicową, że to jest ten symbol, że jeszcze oto niemiecka potęga, że po raz ostatnia ofensywa Hitlera, chociaż to nie była ostatnia. A prawda jest taka, że taką grupę Piper, ona była słaba, ta ofensywa nie miała prawa się udać, i niepowodzenie tej grupy jest tego symbolem, że oni nie mieli szans i nie zrealizowali tego, co chcieli. I w jakim celu powstała ta grupa? Zacznijmy od początku. Jeśli chodzi o ofensywę, w Ardenach plan był taki, że trzy niemieckie armie, szósta armia pancerna, piąta armia pancerna i siódma armia ogólnowojskowa Wehrmachtu, one wykonają uderzenie właśnie przez Masy fardeńskie, czyli przez południową Belgię i Księstwo, Wielkie Księstwo Luksemburg. Wykorzystają fakt, że tam wojska amerykańskie jakby są słabsze niż w rejonie Akwisgranu na północ, czy chociażby na pograniczu francusko-niemieckim. Wykonają uderzenie, przełamią front pierwszej Armii USA. Tak jak powiedziałem, dotrą do mozy, uchwycą przyczółki i ruszą w północnej Belgii, aby odciąć i pobić wojska anglosasów. Plan był taki, że najpierw dywizje piechoty przy wsparciu artylerii dokonają klasycznego przełamania, wytworzą luki, w te luki, w wolną przestrzeń operacyjną zostaną wprowadzane odwody pancerne i te odwody pancerne szybkim rajdem do mozy, no i przygotowano kilka dywizji pancernych, które te rajdy właśnie swoimi grupami bojowymi miały wykonać. Na prawym skrzydle niemieckiej ofensywy znajdowała się 6. Armia Pancerna, Związek Wehrmachtu, ale z dowód z Waffen-SS, dowodził tam SS Dietrich. On miał między innymi do dyspozycji dwa korpusy pancerne i kluczową rolę tutaj w tym pierwszym przełamaniu miał odegrać pierwszy korpus pancerny SS. W ramach tego pierwszego korpusu pancernego SS przygotowano pierwszą dywizję pancerną SS Leibstandarte i dwunastą dywizję pancerną SS Hitlerjugend. One po przełamaniu frontu amerykańskiego przez dywizję piechoty miały wejść w wolną przestrzeń operacyjną i szybko, jak się tylko da 24-48 godzin wytypowanymi z góry drogami dotrzeć do tej mozy, tylko problem polegał na tym już od początku, że było kilka czynników, które sprawiały, że to był plan niemalże niemożliwy do zrealizowania, z czego Niemcy doskonale sobie zdawali sprawę, ale przygotowywali się, no i ta pierwsza dywizja pancerna SS otrzymała określone zadania i w ramach tych zadań przygotowała tak zwane grupy bojowe, po niemiecku Kampfgruppe, z angielskiego byśmy powiedzieli, że takie task force, grupy zadaniowe o charakterze taktycznym, czyli ze strukturą dywizji tworzymy grupy zadaniowe w tym wypadku opieramy je o półki, czyli w dywizji pancernej niemieckiej ówczesnego czasu mamy jeden pułk pancerny dwa pułki grenadierów pancernych czyli piechoty zmotoryzowanej bądź zmechanizowanej no i o te właśnie trzy pułki zasadnicze były oparte trzy grupy bojowe tejże dywizji czyli każda piper bo SS SS Oberstumbanführer Piper był dowódcą pierwszego pułku pancernego tejże dywizji a do tego jakby dowódcy pułków grenadierskich Również otrzymali swoje grupy, więc powstała tak jak powiedziałem, całą grupę Piper, a do tego jeszcze. KAM-grupy Hansen, kam grupę Sanding to były dwie grupy bojowe tej dywizji oparte o pułki granadierów pancernych i jeszcze kam grupę Knittel od nazwiska dowódcy batalionu, a właściwie w niemieckiej nomenklaturze, dywizjonu rozpoznawczego. Czyli dywizja przekształciła się w cztery grupy bojowe, cztery grupy zadaniowe. W przypadku KAM-grupy Piper to ona była oparta o cały pułk pancerny Pipera. Do tego dochodził trzeci batalion drugiego pułku granadierów pancernych SS. To było o tyle istotne, że to był batalion na transporterach Opancerzonych, półgąsienicowych, to pozwalało temu batalionowi zachować tempo marszu, tempo natarcia równy czołgom. Ze względu na to, że te transportery opancerzone były de facto pojazdami gąsienicowymi, już to kiedyś powiedziałem, ten układ kołowy był potrzebny do kierowania, ale napęd odbywał się przez gąsienicę. I w ramach tej grupy bojowej, pułkowej grupy bojowej, jeszcze Piper otrzymał jeden dywizjon artylerii z pułku artylerii Dywizji SS, kompanię saperów i dywizjon przeciwlotniczy z. Czyli tutaj mamy sytuację, że na wokół pułku pancernego budujemy grupę, mamy jeden batalion piechoty, teoretycznie dwa bataliony czołgów, dywizjon artylerii, dywizjon przeciwlotniczy, kompania saperów. Problem tylko polegał na tym, że armia niemiecka była już złamana, a poza tym miała liczne dysfunkcje wewnętrzne, które sprawiały, że kierownictwo zaopatrzenia nie miało zielonego pojęcia o tym, że będzie jakaś ofensywa w Ardenach i nie przydzielała dywizjom przeznaczonym do ofensywy w Ardenach czołgów do od odtworzenia na przykład. No i tak się Niemcy do tej ofensywy przygotowywali, że ta elitarna w teorii pierwsza dywizja pancerna SS po pierwsze nie za bardzo miała czas na odtworzenie się, po drugie nie miała czasu za bardzo, żeby się szkolić. Była w dużej mierze wypełniona poborowymi żołnierzami, którzy tam trafili niekoniecznie chcąc tam trafić, którzy byli żołnierzami o słabym wyszkoleniu. Chociażby kierowcy czołgów, czy pojazdów nie mieli wystarczająco dużo czasu, żeby się szkolić. To wynikało z tego, że nie było ani paliwa, ani odpowiednich warunków logistycznych. A po czym odtwarzała się ta dywizja? Dlaczego ona musiała się odtwarzać? Oczywiście nie stanowi to większej zagadki po tym, że z Francji latem 44 roku wyszła w stanie szczątkowym. Kampania w Normandii, kampania we Francji latem 4 Roku złamała kręgosłup. Wielu dywizjom SS i pierwsza dywizja pancerna SS i dwunasta dywizja pancerna SS, no wyszły z, z Normandii bardzo, bardzo poturbowane. Poniosły olbrzymie straty, zarówno jeśli chodzi o ludzi, jak i sprzęt, i wymagały odbudowy. Ale czy chcesz powiedzieć, że w wyniku tych braków szkoleniowych, które nastąpiły, ta dywizja nie była już tak elitarna, jak na przykład właśnie w czerwcu 1944 roku? Tak, dokładnie tak. Pierwsza dywizja pancerna SS, można powiedzieć, że była elitarna do Normandii. Potem została wycofana na tyły stopniowo. Bo była odtwarzana w, w Rzeszy, jeszcze 1944 roku, ale nie udało się tego procesu przeprowadzić na sposób należyty. Ciężko go przeprowadzić, bo tak jak powiedziałem, żołnierzy dostali wielu nowych. Tylko problem polega na tym, że czym innym jest dostać żołnierzy, a czym innym jest przerobić ich w system. Dostali ludzi, ale nie mieli już wystarczającej liczby amunicji do szkolenia i nie mieli wystarczającej liczby paliwa do szkolenia, a poza tym nie dostali nawet czołgów w takiej ilości, jak chcieli. Powstał problem. Niby taka elitarna superdywizja, a tak, pułk pancerny tej dywizji składał się wtedy z dwóch batalionów, pierwszego i drugiego. Okazało się, że drugi batalion w ogóle nie dostanie czołgów. Czyli został w Rzeszy i nie pojechał na ofensywę, bo nie dostał czołgów. Te czołgi były w Rzeszy, ale on ich nie dostał, bo tak jak powiedziałem, kwatermistrzostwo nie miało zielonego pojęcia, że będzie jakaś ofensywa, więc traktowali ich jak każdego innego. Nie dostali czołgów. Tylko pierwszy batalion dostał czołgi to też było bardzo ciekawe, bo okazało się, że czołgów i dla pierwszego batalionu brakuje. To zrobiono tak zwany mix. Dwie kompanie na panterach, dwie kompanie na Panter 4. Czyli to był batalion mieszany. Jeden zgodnie jak z Etatem, czyli czterokompanijny, ale ze zmniejszoną liczbą czołgów na Poza tym nietypowy, bo w jednym batalionie dwie kompanie czołgów Pantera i dwie kompanie czołgów Panzer IV. Więc to pokazywało, że coś jest nie w porządku z tym odtwarzaniem i gotowością bojową pierwszej dywizji pancernej SS, skoro szła do walki z jednym realnie batalionem czołgów na sześć batalionów granadierów pancernych. Niemiecki system już nie funkcjonował. i nie dostała w ramach uzupełnień żadnej artylerii samobieżnej samobieżnej w rozumieniu dla dywizjonu artyleryjskiego samobieżnego. To wynikało z tego, że na przykład działa samobieżne WESPE, czyli OSA kaliber 105 mm, 10,5 cm. To było podstawowe działo, lekkie, formalnie lekka chałubica polowa. Czyli podstawowe działo w niemieckich dywizjach piechoty i pancernych w pułkach artylerii. Większość dywizjonów artylerii była uzbrojona właśnie w takie działa, w tym wypadku chałubice. Tylko problem polegał na tym, że na etacie było tak, że w dywizji pancernej pierwszy dywizjon Powinien być uzbrojony, niecholowane, a samobieżne, no ale już od sierpnia 44 roku nikt jej nie produkował, mimo że ona była na etacie. A nikt jej nie produkował, dlatego że to były przeróbki ze starych czołgów Panzer II, które przerabiano na działa samobieżne Wespę. A gdzie je przerabiano? No, w Warszawie je przerabiano. W zakładach w Ursusie, na forcie Bema to było miejsce, gdzie powstawały działa samobieżne Wespę. Kiedy Niemcy ewakuowali przemysł z Warszawy, to teoretycznie we Wrocławiu miano podjąć dalszą konwersję, ale no nie było ani podwozi, ani nie, nie udało się tego uruchomić, Więc były etaty i nie można było ich uzupełnić. Wspomniałem o tych podkomendnych Knitela, pod tym Malmedy, którzy tak szczerzyli się do tych niemieckich kamer w ramach tego filmu propagandowego i siedzieli w tych Schwimmwagenach. Schwimmwageny też już nie były w grudniu 44 roku w produkcji bieżącej, bo alianckie lotnictwo odwiedziło zakłady Volkswagena i po tych odwiedzinach, no już Schwimmwageny nie schodziły z taśmy. Więc Niemcy mieli cały szereg problemów, żeby odtworzyć wojska do ofensywy, bo alianci próbowali po wojnie stworzyć taką fałszywą narrację, że o, to ofensywy to Hitler zgromadził jakieś nieprawdopodobne, tajne rezerwy, skąd się wziął i patrzcie, to wojsko świetnie wyposażone, wyszkolone. A to nieprawda, to oni mieli szereg problemów i nie mogli odtworzyć się tak jak chcieli. I grupa Pipera to nie była taka kam w grupę, jak rok wcześniej, czy półtora roku wcześniej, szła na przykład do walki pod Kurskiem. Poziom przebojowości, wyszkolenia, motywacji tych żołnierzy był zupełnie inny. Tam była masa weteranów, którzy już stracili wszelkie złudzenia, i masa zupełnie świeżych ludzi, którzy nie mieli jeszcze doświadczenia. To był dla Niemców problem, więc żeby stworzyć ten dwubatalionowy pułk pancerny, to Piper dostał, o czym już wspominaliśmy w odcinku o Tygrysie 2, jako drugi batalion przydzielono mu korpuśny 501 Batalion Czołgów Ciężkich SS na Tygrysach 2. On był z tego bardzo niezadowolony, nie wiedział za bardzo, co ma z tymi czołgami robić, bo wiedział, że to są techniczne gnioty, więc stwierdził, że no dobra, to tak mi otworzyliście pułk, że mam z jednej strony, z dwóch batalionów, jeden mam tylko organiczny, a w tym jednym batalionie mam dwie kompanie na czymś innym, dwie kompanie na czymś innym. Innym. Drugi batalion przydzieliliście mi na Tygrysach. No cóż, muszę walczyć z tym, co będę miał. Jego przełożeni zadali mu pytanie, czy jesteś w stanie jedną noc na czołgu Pantera zrobić 70 km. No to stwierdził, że oczywiście. Na jednej Panterze ja mogę wsiąść, przejechać 70 km z dobrym kierowcą po nocy, nawet po tych górach Eiffel, wśród tych drzew, tymi wąskimi torgami, jedną Panterą, tak. No ale każecie mi to zrobić grupą 3000 żołnierzy, setką czołgów, nawet więcej, ponad setką transport to to już nie, nie gwarantuje sukcesu, no ale rozkaz jest rozkaz. No właśnie, tutaj wspomniałeś wcześniej, że Niemcy sami byli mocno sceptyczni, że tak powiem, co do planu dotarcia do mozy. Z czego to wynikało? Skąd wynikały te obiekcje do ich własnego planu? Wszyscy wiedzieli, że wódz wydał im rozkaz, który jest niemożliwy do realizacji z trzech powodów. Po pierwsze, i to był dla nich... Kluczowy powód to taki, że ich wojska nie są gotowe do ofensywy. Że tak jak powiedziałem, nie są wystarczająco wyszkolone, wystarczająco odtworzone, mają za małe zapasy amunicji i paliwa. I to był dla nich, dla niemieckich dowódców od Gerda von Rundstedta, czyli dowódcy na zachodzie, przez marszałka Modela, który dowodził grupą Armii B, przez Dietricha, który dowodził szóstą Armią Pancerną, a na Piperze, który prowadził swoją grupę do boju, to wszyscy oni to wiedzieli, że jest słabo, że wojsko jest słabo wyszkolone. I to był dla nich kluczowy element. Ale były jeszcze dwa. Na drugi miejscu to przeciwnik. Niemcy wiedzieli, że będą walczyli z przeciwnikiem, który nie oszczędza amunicji, który góruje nad nimi pod względem siły ognia i materiałowym i wiedzieli, że jest ciężko, że ofensywa w Ardenach była planowana w warunkach zamglenia i tego, że lotnictwo przeciwnika będzie wyłączone z walki, ale było też wiadomo, że jak tylko pogoda się poprawi, to może być słabo. Piper bał się nawet tego, że co z tego, że on przejdzie przez tą mozę, chociaż uważał, że już samo dojechanie do mozy będzie sukcesem, no ale jakby jego grupa bojowa potem miała ruszyć na Antwerpie i podniosła by się się Pogoda gdzieś na wschód od Brukseli, i w jeden dzień mógł być narażony na zmasowane uderzenia lotnicze, no i wyglądałoby to dla niego bardzo, bardzo nieciekawie. No i był powód trzeci, chodziło o miejsce i czas. Mówi się, że Ardeny są miejscem nieprzyjezdnym dla czołgów. To znaczy, można to traktować w kategorii żartu, bo Ardeny to jest w ogóle takie miejsce, gdzie jakieś armie ciągle się przemieszczały. W XIX czy w XX wieku wielokrotnie różnego rodzaju wojska przemieszczały się przez te niby nieprzebyte Ardeny. I sami Niemcy przecież i w tysiąc w 1914 roku je wykorzystali, a potem w 1940 i w 1944 spróbowali po raz trzeci, tylko w XX wieku. Było wiadomo, że to nie jest prawda, że ardeny są nieprzyjazne dla czołgów, bo w roku 1940 przez w ciągu 72 godzin potężna niemiecka machina wojenna przetoczyła się przez te ardeny. Ale po pierwsze to był maj, a nie grudzień, a więc było w miarę sucho. Dzień był długi, było słonecznie, natomiast w grudniu 1944 roku dzień był krótki, nie było jeszcze śniegu, panowało powszechne błoto, temperatury były dodatnie, że rzeczywiście było silne zamglenie, ono paraliżowało użycie lotnictwa, ale ze względu na błoto, to również ruch pojazdów mechanicznych był mimo wszystko utrudniony, nie niemożliwy, możliwy, ale utrudniony. I jeszcze też się troszeczkę technika zmieniła, bo inaczej można było szybko iść do mozy na czołgach Panzer 3 czy Panzer 2, które jako żywo są czołgami średnimi lub lekkimi. Trochę inaczej się do tej mozy jechało na Tygrysie II, który ważył 68 ton. I już to kiedyś mówiłem, to jest taki sławny cytat z Joachima Pipera, on powiedział, że Drogi w Ardenach są dobre dla rowerów, a nie dla ciężkich czołgów. Dla czołgów one też byłyby dobre, pod warunkiem, że to wszystko miałoby ręce i nogi, w tym sensie, że Niemcy by panowali nad tym, co robią. A ich armia pod koniec 1944 roku była coraz bardziej dysfunkcyjna. Oni mieli dużo żołnierzy jeszcze, nie tak znowu mało czołgów czy dział, ale mieli problem z organizacją, bo to był trudny teren premiujący obronę. Ardeny, podstawa wzgórz Ensenborn, gdzie ten Piper miał nacierać. To wszystko promowało obrońcę i tego, kto będzie miał sprawniejsze jednostki żandarmerii kontroli ruchu drogowego, bo to też okazało się być kluczowe, bo abstrahując od wszystkich innych elementów, które zatrzymały Pipera, od Amerykanów, od pogody, od dróg, to jego też wykończyły, a właściwie dywizje w jakimś zakresie niemiecką sparaliżowały korki drogowe. Niemcy nie ogarnęli regulacji i transportu swoich wojsk na tyłach, i to było dla nich w Ardenach bardzo Kłopotliwe. Piper miał iść w drugim rzucie pierwszego rzutu, czyli czekał, aż spadochroniarze i grenadierzy ludowi wyłamią front, pobiją Amerykanów. To się 16 grudnia 1944 roku, pierwszego dnia niemieckiej ofensywy zasadniczo nie udało. Znaczy, Amerykanie bronili się twardo i Piper wszedł do walki właściwie nocą z 16 na 17 grudnia. Musiał jeszcze, jak to się mówi, dołamywać obronę amerykańską pierwszej amerykańskiej linii. Dołamał, to trzeba powiedzieć, że dołamał i nawet Dzięki lokalnym sukcesom rankiem 18 grudnia, ta jego grupa bojowa, ona doszła do takich miejscowości jak Honsfeld czy Billingen, i w tym momencie 17 grudnia, pierwsza dywizja pancerna SS, jak wspomogła piechurów, to ona nawet podważyła obronę amerykańskiego korpusu na wzgórzach Elsenborn. Tam się broniły dwie amerykańskie dywizje piechoty, ale jak czołgi Pipera znalazły się w Billingen, to podważyły już od zachodu pozycje amerykańskie na wschód i na północny wschód od Billingen. I gdyby tylko celem było pobicie Amerykanów, w tym wypadku żołnierzy broniących Helsenborn, to Piper mógłby odnieść spory sukces taktyczny. Ale on miał inny zupełnie rozkaz. On miał zadanie o charakterze operacyjnym. On miał nie patrzeć na skrzydła, tylko przeć, przeć jak najszybciej według teorii wojsk zmechanizowanych ku tej rzece, by zdobyć te przyczółki. 17 grudnia to jest ten najszczęśliwszy dzień grupy Pipera. 17 grudnia to jest drugi dzień ofensywy niemieckiej w Ardenach, dlatego że rzeczywiście w końcu przez tą dolinę Losheim tam Przychodzi tam w grupę Piper i ona zajmuje Billingen i Honsfeld, i amerykańska obrona się chwieje. Tylko, że Piper nie naciera dalej na północ, tylko zakręca na zachód zgodnie z rozkazem, rusza miejscowymi drogami w kierunku Mozy, maszeruje na południe od Malmedy, szuka tych dróg, bo on też ma zabronione wdawać się w zbyt uporczywe walki z blokującymi go wojskami amerykańskimi. On ma za zadanie omijać punkty oporu, nie zniszczyć je, tylko omijać punkty oporu, po prostu nacierać, nacierać, nacierać jak najszybciej na zachód, a tymi nie amerykanami, którzy jeszcze stawiają opór, zajmą się wojska drugiego rzutu. W tym wypadku kolejne kam grupę z pierwszej dywizji pancernej SS, Czyli nie tylko Piper, ale tam Knittel, Hansen i inni. oni mają po prostu likwidować ten opór, który on ma tylko wymijać. To jest taka, można by powiedzieć, teoria wojsk zmechanizowanych. Ona już powstała w latach międzywojennych, ona obowiązywała w II wojnie światowej, że wojska szybkie należy wykorzystywać do manewrów w skali operacyjnej, które mają pokonywać setki kilometrów, dziesiątki kilometrów, one mają Niszczyć, paraliżować tyły przeciwnika. Że piechota, czołgi wsparcia piechoty, one zajmą się tym oporem na tyłach. I to jest taka teoria, która sprawdza się pod warunkiem, że wszystkie elementy ze sobą dobrze współdziałają. Bo czasami jest tak, że przebijesz się, uzyskujesz powodzenie, przeciwnik jest słaby i ty możesz rozpocząć rajd. A czasami jest tak, że źle ocenisz możliwości przeciwnika, jego kontrakcji, jego reakcji, wyruszasz w rajd i zostajesz porażony. Że okazuje się, że twoje siły są nieadekwatne do Zadań, albo źle oceniłeś możliwości reakcji przeciwnika. Nie było czegoś takiego jak wolna przestrzeń operacyjna, w którą wchodził Piper. Czyli sam plan zakładał, że. Niemcy będą mieli jednak przewagę nad wojskami amerykańskimi tutaj. Na tyle, że Amerykanie pozwolą im dokonać właśnie tego rajdu. Plan niemiecki był zły dlatego, że zakładał, że Amerykanie w Ardenach są słabi, że przełamią się przez pierwszą linię obrony amerykańskiej, czyli w tym wypadku powiedzmy podważą obronę na Elsenborn, i że to będzie wszystko. Że Amerykanie będą reagować wolniej, że będą reagować z opóźnieniem i że Niemcy po przełamaniu dywizji piechoty pierwszego rzutu amerykańskiego wyjdą wolno w strefę. A tej wolnej strefy nie było, dlatego, że Amerykanie mieli w tym rejonie dużo odwodów i szybko reagowali. Armia amerykańska była w 100% zmotoryzowana. W związku z tym Piper 17 grudnia dokonał fantastycznego rajdu, bo zrobił 40 km. Dotarł aż do Stawelot. Ktoś powie, że to jest klasyczny przykład, no w trudnych warunkach drogowych, wyżynnych, wręcz górskich, na obszarze leśnym grupa zmechanizowana, pułkowa grupa zadaniowa, ona pokonała 40 km, w wielu miejscach pubiła Amerykanów, dokonała lokalnych przełamania. Ale to jest tylko pół prawdy. Bo prawda jest też taka, że Piper miał wchodzić do walki już 16 grudnia. I kluczowe były pierwsze 24 godziny. Piper czekał, aż piechota niemiecka i spadochroniarze przełamiał się przez Amerykanów. To trwało godzinami, zajęło całą dobę, to się udało połowicznie. Dróg wolnych było tylko kilka. Amerykanie wciąż stawiali opór. I w tym samym czasie, kiedy Piper czekał wciąż na pozycjach wyjściowych, żeby utorowano mu drogę na zachód, w tym samym czasie już cała amerykańska siódma dywizja pancerna równo olegle do frontu potrafiła przejechać z północy na południe, doczej do San i to był kluczowy moment w ogóle, dlaczego szósta armia pancerna niemiecka utknęła. Piper nie zdążył przeciąć dróg. Z Północy na południe prowadzących do miasta całwisz, która leży na południe od Doliny Losheim i było jakby na skrzydle natarcia całej niemieckiej armii pancernej. On nie zdążył. On przejeżdżał 17 grudnia w godzinach popołudniowych tymi drogami z, ze wschodu na zachód, którymi o świcie 17 grudnia większość amerykańskiej siódmej dywizji pancernej przewoliła się z północy na południe. Czyli nie zdążył. Amerykanie przerzucili dywizję pancerną w rejon walki szybciej niż on uzyskał wolną drogę na zachód. Wreszcie 17 grudnia uzyskał tą wolną drogę i przez to Billingen na południe od Malbec i przetaczały się jego pojazdy pancerne w kierunku Stawelot. Obszar natarcia był niewdzięczny, tak jak powiedziałem, lasy, 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 zabagniony teren, a nawet jak nie zabagniony to rozmiękczony przez błoto, przez deszcz, wąskie drogi, do tego bardzo dużo cieków wodnych. Na tych ciekach wodnych mosty o średniej nośności, które amerykańscy saperzy częściowo zdołali wysadzić, częściowo nie. Na przykład stawelot nie zdążyli, z jakiegoś tajemniczego powodu nie zadziałały ładunki wybuchowe, podejrzewano dywersantów. No bo piperowi mieli sprzyjać jeszcze niemieccy dywersanci Skorzenego, którzy tam działali na tyłach, i jeszcze Niemcy przeprowadzili operację Krogulec, zrzucili spadochroniarzy z samolotów, w związku z czym Amerykanie uganiali się też za tymi spadochroniarzami. Miał być taki chaos, ale mimo tego chaosu, który rzeczywiście ci dywersanci wywołali, ci spadochroniarze. Amerykanie mieli tyle wojska, że potrafili opanować sytuację. Ale Piper wszedł między młot a kowadło. To znaczy on 17 grudnia, najpierw nieświadomie i niecelowo oczywiście, przepuścił z północy na południe w rejonie walki całą amerykańską 7. dywizję pancerną, a potem wszedł ze wschodu na zachód w strefę tych dróg i podążał właśnie w kierunku zachodnim. Nie wiedząc, że za siódmą dywizją pancerną podąża już kolejna amerykańska, w tym wypadku 30. dywizja piechoty. Zresztą bardzo specyficzny związek taktyczny w mojej opinii najlepsza amerykańska dywizja piechoty w Europie. No i bardzo charakterystyczna, to znaczy jedyny amerykański związek taktyczny w Europie, który działał tak, jakby nie miał przewagi lotniczej. A dlaczego tak mówisz, że oni właśnie byli najlepszą dywizją? Bo oni nie liczyli na własne lotnictwo. Oni wszystko starali się robić mniej więcej samodzielnie. Byli najlepsi ze względu na bitność, ze względu na jakość żołnierza, na pewną połączoność działań. A ta kwestia z lotnictwem to Amerykanie się sami śmieją z troszkę z tej historii, że oni mieli na zachodnim Teatrze Działań Wojennych wiele jednostek, które bardzo liczyło na wsparcie własnego lotnictwa i jedną taką dywizję, która nie lubiła własnego lotnictwa. Je dowództwo, oficerowie i szeregowi żołnierze mówili, że na froncie zachodnim są dwa rodzaje sił przeciwnika w powietrzu. Luftwaffe i American Luftwaffe. Bo to była taka dywizja, która z jakiegoś tajemniczego powodu ciągle doświadczała friendly fire ze strony własnego lotnictwa i ponieważ ciągle doświadczała friendly fire, to znaczy była ciągle bombardowana, to też ciągle strzelała w kierunku własnego lotnictwa. No, to był taki zamknięty krąg, wzajemny Uprzedzeń. I rzeczywiście w Ardenach było nie inaczej, że amerykańskie lotnictwo, bo to nie jest tak, że tam mgła utrzymywała się non-stop. Tam 17-19 grudnia podnosiła się czasem i amerykańskie lotnictwo od razu atakowało, gdzie tylko mogło i kolumnę Pipera parę razy zaatakowały Thunderbolt. No ale żeby nie było inaczej, 30. Dywizję Piechoty własną podchodzącą, by walczyć z Piperem też zaatakowało. Czyli tu byli tak konsekwentni w tym. Tak, byli, obie strony były konsekwentne, tak. No to można to opowiadać w kategoriach rodzaju zabawnej anegdoty, gdyby oczywiście nie ginęli ludzie, bo ona zabawna dla żołnierzy nie była, kiedy dostawali się pod uderzenia własnego lotnictwa. Natomiast Piper wchodzi w tą lukę 17 grudnia i dojeżdża do miejscowości Stawelot. Tam musi poczekać. 18 grudnia wznawia swoje działania zaczepne. To jest jakby drugi dzień jego rajdu, druga doba. Dojeżdża do takiej miejscowości Trappount. Tam ma problem, nie może forsować rzeki. Amerykanie wysadzają mosty, kieruje się na północny zachód, dojeżdża do La Glaze, a potem jeszcze do takiej miejscowości Stomont. To natarcie Stamont to jest 19 grudnia, czyli można powiedzieć, że La Pont, La Gleise, Stamont to są takie no urocze, piękne miejscowości w południowej Belgii, zatopione w dolinach, których zbocza pokrywają świerki, wszędzie płyną rzeki, strumienie, dosyć płytkie, ale wartkie, kamienne stare mostki łączą to wszystko, atmosfera jak Swim Peaks, bo to mniej więcej tak to w w tych Ardenach wygląda i 17 grudnia to był dzień sukcesu Pipera. On się przebił daleko, ale już 18 grudnia zrobił tylko kilkanaście kilometrów, bo już amerykańscy saperzy, co mogli wysadzić, to wysadzili. A nawet jeżeli oni zdobywali mosty na kolejnych rzekach, to się okazywało, że nie przejadą czołgi przez nie. I 19 grudnia, trzeci dzień operacji, to już właściwie się nie posunęli do przodu i to jest koniec rajdu kamgrupę Piper. 19 grudnia on zaczyna w nocy z 16 na 17, a 19 grudnia już go amerykańscy Definitywnie zatrzymują. I to jest bardzo symboliczne, dlatego że w tym St. są operatorzy niemieckiej kroniki filmowej. I to jest bardzo charakterystyczne, że koniec rajdu Camp Piper jest uwieczniony na niemieckiej kronice filmowej. Tam jest taki kościół, obok jest stacja kolejowa, za miasteczkiem jest jedna z kolejnych tam serpentyn, ostrych zakrętów. Po prostu jedzie czołowa pantera, prowadzi na tarcie, dostaje strzał, wylatuje w powietrze, cała się pali, kolejna się zatrzymuje, cofa. To jest wszystko uwiecznione na Kronice i to jest koniec. Znaczy on już dalej na zachód nie pojadł. To też jest bardzo charakterystyczne, a dlaczego ta Pantera tak wybucha i dowódca kolejny już nie ryzykuje? Otóż do historii II wojny światowej przeszło to, że Niemcy używali ciężkich armat przeciwlotniczych, na przykład tych 88-metrowych 8,8 8 ,8 do niszczenia czołgów. Wszyscy to jakby znają, ale życie nie znosi próżni i nie podglądają to, co robisz. Jeżeli coś... Robisz dobrze, to spodziewaj się, że to zostanie skopiowane. W związku z czym ta pantera natyka się na potężną 90 mm amerykańską armatę przeciwlotniczą. Oczywiście bateria artylerii przeciwlotniczej, jak najbardziej amerykańska, tylko że z amunicją przeciwpancerną. Przewaga siły ognia tej armady nad panterą, no jest, jeśli chodzi o moc granatu, wyraźna. I amerykańscy artylerzyści przeciwlotniczy odstrzeliwują panterę, pozostałe wiedzą, że już tędy nie przyjadą. Niemcy jeszcze próbują, kombinują, walczą, ale jest już za późno, bo spotykają się z przeciwnikami działaniem z północy, czyli Piper wszedł, tak jak powiedziałem, między młot a kowadło, przepuścił nieświadomie siódmą dywizję pancerną przeciwnika, która spływała do Ardenów, ale natknął się wkrótce na spływającą z północy już na jego kolumny 30. dywizję piechoty i ta 30. dywizja piechoty amerykańska go zatrzymała. To nie jest trudne w takich warunkach terenowych, znaczy tutaj nawet słabszy może długo powstrzymywać silniejszego, a tutaj nawet nie ma tego. Jeżeli my zobaczymy na kampanię wrześniową, to 10. brygada kawalerii pułkownika Maczka, ona przez 3 dni potrafiła skutecznie nie opóźniać tarcie jednej dywizji pancernej, jednej lekkiej niemieckiej, mimo, że Niemcy mieli taką przewagę, ale teren pozwalał na to ze względu na teren górzysty. Dokładnie to samo mieliśmy w Ardenach. No i Piper miał problem. Okazało się, że Amerykanie interweniują bardzo szybko, że spływa z północy na południe, czyli obrazowo jakby na trasę jego marszu z północy spłynęła 30. dywizja piechoty no i ona zrobiła mu potrójne kuku. Po pierwsze jednym wydzielonym pułkiem, chociaż to walczył na określonych trasach pojedyncze bataliony, tak? Jeden pułk Amery Dywizji Piechoty zatrzymał go czołowo, a drugi odciął go. Dlatego, że jak powiedziałem, oni tam przejechali przez kolejne miejscowości. Kluczowa było Stawelot. I to Stawelot 30. Dywizja Piechoty odbiła. O, czy tam przejechała część Kamgrupę Knitela, część kam grupy Pipera, ale, i to jest kluczowe, grenadierzy Hansena i grenadierzy Sandinga już się spóźnili. Bo tak naprawdę kośćcem dywizji to jest Kamgrupę Sanding i Kamgrupę Hansen. To są właśnie od Hansena są te chłopaki, co tak pozowali w Dolinie Losheim 18 grudnia z tymi papierosami na tle tych rozbitych amerykańskich transporterów. Tylko, że to była katastrofa, bo oni nie powinni być w Dolinie Losheim. Ta dolina powinna być zdobyta pierwszego dnia ofensywy, a oni tam w chwili trzeciego. Co z tego, że 14. grupa kawalerii 8 Korpusu została amerykańskiego Popita jak Monke, czyli dowódca dywizji SS, ani jego podkomendni dowódcy pułku Grenadierów pancernych nie byli w stanie zabezpieczyć tyłów i skrzydeł Pipera. On się wyrwał do przodu i został odcięty. Został odcięty najpierw 19 grudnia częściowo, a do 21 grudnia definitywnie. Był tak odcinany, że Amerykanie wprowadzali coraz więcej wojska. Od zachodu czołowo zaczęła podchodzić 82 dywizja powietrzno-desantowa, Od północy 30. Dywizja piechoty, którą Amerykanie jeszcze wzmocnili grupami bojowymi z 3. Dywizji Pancernej. I nagle Piper miał problem, bo od północy miał 30. Dywizję piechoty i 3. pancerną przeciwnika, a od zachodu 82. Powietrzno-desantową. A on był grupą pułkową. On miał 3000 żołnierzy, niespełna. I czekał aż ten Sanding, ten Hansen, oni do niego podjadą, że oni go zabezpieczą mu lewą flankę, prawą flankę. A tutaj niespodzianka. Oni się spóźnili, a Amerykanie zablokowali Pipera do 20. 21 grudnia kam grupę była okrążona przede wszystkim w rejonie La Glaise. W naszym odcinku dla patronów o bitwie pod Bukasz rozmawialiśmy o tym, że tam udało się Wittmanowi osiągnąć sukces, dlatego że działał energicznie, a Anglicy byli niezdecydowani, tacy lekko flegmatyczni. A tutaj widzę, że z tego co mówisz, to Amerykanie absolutnie nie byli flegmatyczni i działali po prostu bardzo energicznie, nie dając Niemcom żadnych szans. Czyli to jest główny powód, dlaczego Niemcom się nie udało. Dokładnie tak. Podstawowym problemem niemieckim była szybkość reakcji przeciwnika. Oni się tego nie spodziewali, poza tym szybkość połączona z możliwością. To znaczy, Armia amerykańska, w momencie, kiedy Niemcy rozpoczynali ofensywę w Ardenach, miała na tyłach swoich armii, w rezerwach taktycznych i rezerwach operacyjnych, kilkanaście własnych dywizji. To jest taki mit, że nie było odwodów. Odwody były potężne. Zarówno dowódca pierwszej armii, jak i głównodowodzący, czyli w tym wypadku generał Eisenhower, oni już w nocy z 16 na 17 grudnia i 16 grudnia po południu uruchomili odwody. Najpierw skierowali w rejon Ardenów dwie dywizje pancerne. Jedną z nich była siódma dywizja pancerna, o której powiedziałem, że ona przetoczyła się przez. Pas natarcia pierwszej dywizji pancernej SS, zanim ta dywizja zdołała w ogóle wejść w ten pas natarcia. A potem jechały kolejne amerykańskie dywizje. Na niej już SS Mani wpadali po kolei. Amerykanie utrzymali z góra Elsenborn, tam utknęła między innymi 12 dywizja pancerna SS. no A potem rozwijali kolejne oddziały w ramach korpusów, czyli mieliśmy tu korpus powietrzno-desantowy i mieliśmy tutaj amerykański Piąty korpus. I tak jak powiedziałem, byli w stanie bardzo szybko zareagować i wprowadzić dywizję powietrzno-desantową, dywizję pancerną i dywizję Piechoty. W Pas na natarcia, tak naprawdę jednej niemieckiej dywizji pancerny, której to pas na tarcie wciąż się zawężał. Ponieważ ja wspomniałem na przykład o tym Billingen na początku, tak, że Piper wjechał do tego Billingen, 17 grudnia mógł podwożyć obronę amerykańską na Elsenborn, ale tego nie zrobił, bo nie pojechał na północ, tylko pojechał na zachód. I co zrobili Amerykanie? No, Amerykanie jak tylko Piper odjechał, znowu zajęli to Billingen i tam przez kolejne dwa dni Niemcy musieli się z nimi naparzać, żeby to Billingen zająć. Innymi słowy, kolumna wyjeżdżała z jakiejś wsi i było duże ryzyko, że ta wieś za chwilę zostanie odbita przez Amerykanów. Walczono bowiem w warunkach, gdzie przeciwnik, w tym wypadku wojska amerykańskie, miały bardzo dużo swoich sił i te wojska mogły w różny, elastyczny sposób reagować, a no Niemcy mieli tylko kilka dróg, którymi mogli wprowadzać wojska. Było ich mało, w związku z czym oni nie mogli na czas wprowadzać drugiego, trzeciego rzutu. Kolejne rzuty pierwszej dywizji pancernej SS po prostu się spóźniały. Nie były w stanie przejechać przez korki, przebić się przez pas odpowiedzialności dywizji Piechoty, która miała utorować drogę, a tak naprawdę tylko nie dość, że miała problem, żeby utorować drogę, to jeszcze w tyłami spowodowała korek i te czołgi, te transportery opancerzone, one nie mogły normalnie przejechać. Tworzyły się gigantyczne korki. Więc ta reakcja Amerykanów była kluczowa. Piper nie dojechał do mozy, ponieważ został zatrzymany przez amerykańskie odwody. To był element podstawowy. Te odwody były silne i te odwody były dostępne na już. One w ciągu 72 godzin weszły do walki i zastopowały go. Najpierw go zastopowały, a potem przeszły do własnych działań zaczepnych i go ogrążyły. Grupa pułkowa Pipera została odcięta od pierwszej dywizji pancernej SS i tak jak powiedziałem, w rejonie Stamont, L'Aglise, I Piper przeszedł do obrony okrężnej. Czekał, aż pierwsza dywizja pancerna SS po prostu dojdzie do niego. Nie był znowuż takim słaby. Tak jak powiedziałem, miał dywizjon artylerii, miał ponad 50 czołgów, miał batalion grenadierów pancernych, na transporterach opancerzonych miał dywizjon artylerii przeciwlotniczej. Tutaj było kluczowe, ile będzie miał amunicji, ile będzie miał paliwa, żeby mógł manewrować czołgami, zmieniać pozycję, strzelać do tych Amerykanów, kiedy oni będą nacierać. I był groźnym przeciwnikiem. To był pułk pancerny, wzmocniony pułk pancerny. I 21, 22, 23 grudnia to są amerykańskie natarcia na grupę Piper. Teraz Staje się zwierzyną, ale jest trudnym przeciwnikiem, i Amerykanie bardzo powoli wygryzają się w obronę kamp grupę piper Czasami jest tak jak pod Szeno, to jest taka miejscowość przy jednej z miejscowych rzek. I tam Niemcy utworzyli niewielki przyczółek na zachodnim brzegu. Tam na przykład SS-manów wspomagał ten dywizjon artylerii przeciwlotniczej z Luftwaffe. I spadochroniarze amerykańscy dostali rozkaz, żeby zaatakować. No i ci spadochroniarze mieli bardzo ciężkie zadanie. Tam były ciężkie, nocne walki, nie szło Amerykanom, bo to była piechota spadochronowa. Ona nie została tu wsparta. Czołgów. Kilkuset Amerykanów było rannych i zabitych, i wydawało się, że natarcie się nie powiedzie. Do momentu, jak podjechały M36, General Jackson, czyli nagle zjawiło się wsparcie pancerne Amerykanów, którego nie było po drugiej stronie, bo Szano było przyczółkiem i żaden niemiecki czołg nie był w stanie tam przejechać na drugą stronę. Był mostek, był za słaby. I nagle się wszystko zmieniło i te 90-milimetrowe armaty rozstrzygnęły. Rozbiły niemieckie armaty przeciwlotnicze, lekkie i spadochroniarze zajęli Szeno. Po stopniowo 30. dywizja piechoty z trzecią dywizją pancerną wyparli Niemców. I jakby ten pierścień okrążenia wokół tego La Anglaise, on się coraz bardziej zacieśniał. i Piper pytał się przez radio Monkego, dowódcę dywizji, kiedy przyjdzie wsparcie. Zostawiono tego stawelot z, z rejonu Trap gdzie ta dywizja pancerna SS podchodziła. Siły główne dywizji były od Pipera o kilka kilometrów, ale nie mogły się do niego przebić z względu na warunki terenowe. Amerykanie nie pozwalali dotrzeć reszcie dywizji do tej grupy zadaniowej. Były próby zrzutu spadochronowego, zaopatrzenia żywności, amunicji, paliwa, samochodów. Lotów Luftwaffe, ze względu na bardzo mały obszar, jaki trzymali Niemcy, wiatr zniósł te zasobniki do Amerykanów. I było jasne, że odsiecz się nie przebije tak jak należy. Niemcy kombinowali jak tylko mogli. Nawet kazali wjeżdżać w grupie odsieczy, tam dojeżdżały te panzer, na przykład działa samobieżne, przeciwpancerne o pełnym, yy, zamkniętym przedziale bojowym. Panzer Jager 470 z batalionu przeciwpancernego Dywizji. one nawet w tej desperacji Niemcy niektóre pojazdy próbowali forsować nimi rzekę. To się skończyło tym, że te pojazdy tam utykały w tej wodzie Nie było można zbudować ten grupy odsieczy, Amerykanie jeszcze na dodatek zaczęli ścinać drzewa i zwalać na drogi. Było wiadomo, że z czołgami i transporterami to Piper już się nie przebije. Piper w Wigilię 24 grudnia stwierdził, że już koniec, amunicja jest na wyczerpaniu, wyprowadził swoich ludzi z kotła, zostawił pojazdy w La Laissez i z pewnymi trudnościami 25 grudnia na Boże Narodzenie przebił się do pierwszej Dywizji Pancernej SS, przyprowadził około 800 swoich żołnierzy spośród tych 3000, z którymi zaczynał. I tam w grupę Piper 25 grudnia przeszło do historii. Skończyło się to tym, że Amerykanie zajęli La Z i tam znaleźli ponad 40 czołgów, uszkodzonych, zniszczonych 70 transporterów upancerzonych, kilkanaście dział i tak dalej. Czyli batalion grenadierów pancernych na transporterach utracił cały sprzęt. Batalion pancerny grupy Pipera też utracił cały sprzęt, dywizjon artyleryjski utracił sprzęt, czyli pod względem technicznym, pod względem materiałowym, całą grupę Piper została zniszczona. Pod względem ludzkim nie. Amerykanie wzięli około 300 jeńców, w większości rannych, bo Piper nie mógł zabrać swoich rannych. Którzy nie mogli iść, to tych Amerykanie wzięli do niewoli. Ludzko to taka grupę Piper zostawiała też zabezpieczenia, w tym stawy lot na trasie marszu, więc straty ludzkie nie były duże. Natomiast straty techniczne były bardzo poważne. Oczywiście taka dygresja do Tygrysa 2. Batalion Tygrysów, gdyby był w pełni sprawny, to by podzielił los grupę Piper i został zniszczony w Lagleize, ale nie podzielił. Znaczy tam uległa zagładzie de facto jedna kompania. Reszta czołgów nie mogła ulec tam zagładzie, bo się zepsuła po drodze, w związku z czym nie została odcięta w kotle. I została wchłonięta przez masę dywizji, która szła w drugim rzucie. Te sławne właśnie kroniki filmowe, które pokazują, że tam na południe od Malmedy jadą tygrysy, a na tych tygrysach jadą ci spadochroniarze. Ale to jest już grupa Knitella, ona jedzie za piperem, i te tygrysy się po prostu próbują nadgonić kolumnę czołową, którą zgubiły. I to jest ironia, taki śmiech troszeczkę historii, to pokazuje niemieckich spóźnialskich, ta niemiecka kronika, która ma pokazywać taką niemiecką ofensywę na zachód, tak naprawdę pokazuje spóźnialskich, którzy się pogubili i muszą gonić za tym Piperem, bo Piper jest już do przodu. Czyli te tygrysy królewskie, te tygrysy 2, tak jak mówiliśmy w odcinku właśnie o tygrysie 2, czy w odcinku o Ardenach, tak naprawdę w niewielkim stopniu się tylko przydały Piperowi z racji swoich ograniczeń technicznych. Znaczy Piperowi się przydały te czołgi, które miał w obronie, tak jak już się znalazł do ciężkiej sytuacji. Natomiast na natarciu, one były dla niego mało przydatne. To, to zdecydowanie. Bo no to była ta taka walka, gdzie najpierw Niemcy, potem Amerykanie atakujący mieli zawsze problem. Teren sprzyjał absolutnie broniącemu się, dlatego, że kanalizował, czyli zawężał strefy natarcia. Nie można było na przykład normalnie rozwinąć kompanii czołgu do ataku oskrzydlającego, bo nie pozwalał na to teren. Albo las, albo rzeka, albo jeszcze coś. I wszystko się kanalizowało. Walka w terenie zalesionym, górzystym jest ciężka jednostkami zmechanizowanymi, jeżeli przeciwnik zdoła na czas obsadzić pozycję obronną. Nawet niewielkie siły na kilka godzin mogą opóźnić natarcie. Wysadzenie mostów to już w ogóle bardzo mocno przeszkadza, i z tym wszystkim zetknął się Piper. Jego rajd ku mozie tak naprawdę miał jeden dzień jego chwały. To był ten 17 grudnia. Oczywiście, chwały to można dyskutować, bo potem amerykańska prokuratura wojskowa zarzuciła żołnierzom Pipera tę tak sławną masakrę pod Malmedy, czy jak ta siódma dywizja pancerna wspomniana amerykańska pojechała już do tego samolidu, to jej ostatnie pododdziały jeszcze tam zjeżdżały w momencie, kiedy już Piper jechał na zachód. Niemcy brali do niego. Woli, a to po 100, a to po 50 Amerykanów. I jak duża odpowiedzialność spadała tutaj na żołnierzy Pipera, jeżeli chodzi o tę masakrę w Malmedy? to to jest kwestia dyskusyjna, bo to się tak przyjęło, że Piper dokonał masakry w Malmedy, ale prawda jest taka, że amerykańska prokuratura wojskowa wytoczyła przeciwko niemu takie zarzuty, że on dokonywał masakry praktycznie w każdej miejscowości, przez które jego grupa jechała. Bo to nie było tylko Malmedy. Malmedy stało się symbolem, było najgłośniejsze, ale już od Blingen poczynając, a na Trapont kończąc, były zarzuty, że dopiero kiedy Piper znalazł się. W okrążeniu. Kiedy Amerykanie go osaczyli pod La Grise, to wtedy zaczął dobrze traktować jeńców, bo wciąż ich brał dużo. Amerykanie atakowali, Niemcy kontratakowali. Ta 30. dywizja piechoty ponosiła straty. Nawet tam jeden z dowódców batalionów piechoty, tej 30. dywizji Piechoty amerykańskiej, dostał się do niewoli w czasie oblężenia Niemców. No i wtedy już Niemcy traktowali jeńców bardzo dobrze, bo przeszli do obrony. Natomiast w trakcie rajdu też oni mieli czasami problem, co z nimi zrobić, chcieli ich przekazywać do jednostek tyłowych. Tak zwana masakra pod Malmedy jest kwestią dyskusyjną. Piper dostał po wojnie od amerykańskiej prokuratury, od amerykańskiego sądu karę śmierci za to, ale potem karę śmierci mu zamieniono na więzienie, a potem szybko go z tego więzienia wypuszczono. Co do samego Malmedy można dyskutować. Czy to był celowy mord, czy to raczej była próba amerykańskich jeńców ucieczki z miejsca, gdzie ich przetrzymywano. Natomiast w innych miejscach ewidentnie doszło do zabijania jeńców, bo Niemcy się śpieszyli i nie wiedzieli, co za bardzo mają z nimi robić. Nie było komu ich oddać, bo grupa się wyrwała do przodu. Natomiast no, to jest kwestia dyskusyjna. Czy pod Medi doszło do celowego zabicia jeńców, czy raczej to splot tak zwanych nieszczęśliwych okoliczności. Z jednej strony nerwowość strażników, z drugiej strony niewłaściwe zachowanie jeńców. Można o tym dyskutować. Natomiast camp grupę Piper też właśnie przeszedł do legendy właśnie ze względu na te kontrowersje, o których teraz mówimy. Z drugiej strony, ze względu na to, że to miała być ta szpica całej ofensywy wardańskiej klęska kamgrupy Piper jest przedstawiana też jako symbol klęski całej ofensywy niemieckiej Ardena. I coś w tym bez wątpienia jest, i też symboliczne jest to, to osaczył Pipera, że tam się pojawiła grupa bojowa Dywizji Pancernej, amerykańskiej Dywizja Piechoty, siłami zasadniczo dwóch pułków i dwa pułki spadochroniarzy amerykańskich, które ściągano aż spod Rim we Francji. I one zdążyły przejechać z Rim we Francji do Ardenów szybciej niż Piper zdążył dojechać nawet do Mozy, co pokazuje, że reakcja była kluczowa. Natomiast z perspektywy nawet współczesnej, jak patrzymy na Rite, w grupę Piper, to zobaczmy, on w jakimś zakresie ma swoje podobieństwa, ma jakieś analogie nawet do wydarzeń na Ukrainie. Dlatego, że Rosjanie postawili na grupy rajdowe, które miały głęboko przenikać na terytorium ukraińskie, ale nie docenili siły i szybkości reakcji strony ukraińskiej. I w związku z czym wiele tych grup rajdowych nawet nie została, może tak jak Piper, odcięta, ale też poniosła duże straty i nie osiągnęła zakładanych rezultatów. A w przypadku Pipera to on najpierw został zatrzymany, a potem kontratakiem okrążony i w końcu pokonany. Wyrwał się z okrążenia, ale kosztem utraty całego sprzętu ciężkiego. Pierwszy pułk pancerny SS przestał, jeśli chodzi o czołgi, przestał wtedy istnieć. Trzeci batalion, zmechanizowany drugiego pułku grenadierów pancernych SS w wyniku tego rajdu też, jeśli chodzi o materialne aspekty, przestał istnieć. No to była niemiecka porażka i to było amerykańskie zwycięstwo. Czy pierwsza dywizja pancerna SS podniosła się jeszcze po tych ciosach? Tak, podniosła się po tych ciosach w tym sensie, że ona pozostała jeszcze przez jakiś czas w Ardennach, potem została przegrupowana na tyły, miała brać udział w operacji Nordwind ale ostatecznie została przerzucona na Węgry i jeszcze wzięła udział w ostatniej niemieckiej realnej ofensywie tej wojny, czyli ofensywie w marcu 1945 roku na północ od jeziora Balaton. Ona się podniosła w tym sensie, że dostała jeszcze trochę czołgów. To w tym sensie odtworzono jej. Teoretyczny potencjał bojowy. I nadal ten drugi batalion na Tygrysach był drugim batalionem pułku, bo tego drugiego normalnego batalionu już ona nie dostała jak należy. Więc ona się otworzyła w takiej skali, w jakiej armia niemiecka mogła się odtwarzać w warunkach przełomu 1944 i 1945 roku, czyli połowicznie, bo ona się po Ardenach otworzyła tak samo połowicznie, jak przygotowywała się do tej ofensywy w Ardenach. No dobrze Norbert, dziękuję Ci zatem za nakreślenie tego kolejnego aspektu Bitwy Ardeńskiej. Zachęcam wszystkich naszych słuchaczy do osiągnięcia po Twoją książkę, bo naprawdę jest tego warta. A Tobie dziękuję za dzisiejszy odcinek i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za to, że byliście dzisiaj z nami. Czekamy na uwagi o tym odcinku zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie, jak też i na YouTubie. Wszędzie tam możecie nas znaleźć wpisując naszą nazwę, czyli Podcast wojennych Historii. Dziękujemy Wam bardzo również za wsparcie, jakie udzielacie nam w serwisie Patronate. To dla nas niesamowita sprawa i daje nam to niezwykłego kopa do dalszego działania. Bardzo za to dziękujemy i do usłyszenia. Do następnego odcinka.